50% Polaków nie ma nawet wiaderka węgla, ale panowie ministrowie, widzę, dzisiaj zadowoleni, ławy rządowe uśmiechnięte, mimo że debata bardzo poważna. Panie premierze, panowie ministrowie, to, że Polacy nie mają węgla, to wasza wina, wina PiS-u. Nie Tuska, nie Unii Europejskiej, nie Putina, ale PiS-u. To wy mamicie, oszukujecie, ogłupiacie Polaków. Mówiliście im w czerwcu, nie kupujcie węgla, będzie tani polski. Przypominam, ten tani polski po drodze podrożał z 800 na 1800, tak? Ale nie kupujcie węgla. Teraz też mówicie, nie kupujcie dużo, bo stanieje, tak? Kupujcie po 1,5 tony. No przecież wy się kompromitujecie. To naprawdę, to nie jest śmieszne, to jest tragiczne, ponieważ ja dzisiaj zdrapałem szron na szybie samochodu. Nie wiem, czy o tym wiecie, tak? Miotacie się od ściany do ściany. Węgiel za 996 zł. Gdzie on jest? Potem dopłaty, teraz samorządy. Zniszczyliście składy węgla. Mówiliście, składy żerują na Polakach, tak? Będzie PGG, Polska Grupa Górnicza robiła składy. Gdzie te składy? I dzisiaj gdzie? Do samorządów. No ja rozumiem, twarzy uśmiechnięte, bo z was to w końcu zejdzie, tak? I samorządy teraz będą odbierać telefony od Polaków, którzy tego węgla nie mają.